czuję się jak na offroadzie. Pierwsza pomoc, proszę bardzo, boczek z piwem wybrane, i druga pomoc to będzie stek rzeźnika w sosie pieprzowym. A, jest nawet myjka. Elegancko. I to co, w tym głębszym chyba trzeba robić, nie? I od razu po dwie. No tak, tak, tak. Zobaczymy, czy te puszki, co żeś wymodził, to w ogóle są to warte. Na pewno zajebiście smaczne. Zaraz sprawdzi moje królewskie podniebienie, czy to jest czegokolwiek warte. Czy to jest lepsze niż szynka ham z Krakusa i kabanosy z Tarczyńskiego. Ja wchodzę w stek rzeźnika. A nie ma przykrywki? Tłuszcz 25 gramów, ale wybrałem. Tłuszcz 25 gramów? W moim tak. A w moim? W twoim 10, niecałe. Tłuszcz 9. A były odkażone te miski, czy z takich brudnych jemy, z fabryki z Chin, co przyleciały? Takie właśnie. Tak wygląda wnętrze puszki, które trafia... Powinno się, zgodnie z tym, co wyczytałem na instrukcji obsługi, to powinna wylądować teraz w gorącej wodzie i tak się podgrzewać, ale robimy to w sposób taki bardziej, można by powiedzieć, tradycyjny. A boczek z piwem to jest twój, żebym nie pomotał. I drugi idzie mój. Zobaczymy, co tu jest w składzie. Świeca wołowa, śmietana, pieprz zielony, w zalewie, pieprz czarny, mielony, sól, mięso. Widać? Do 22. Nieprzeterminowane tym razem jemy. Edred.pl poleca. A wyczytaj, że te garnki jakieś są fajne? Skąd na nie akurat pomysł? Modowane aluminium, coś tam z powłoką nieprzewierającą, w dobrej cenie. Dobra. Robimy. Tu się gotuje dużo mięcha. To nie to, że taka puszka, w której jest tylko sos, tylko bardziej bym powiedział, że jest tu mięso niż sos. I smakowo zaraz się okaże. Moje tak na zimno nawet było dobre. A ty wziąłeś tą w piwie, tak? I smakuje już nawet zimna, super. Chcesz mojego kryto chlebka? Nie, mam tą jeszcze z suchą bułką, którą zjem. Powiem ci, że chyba dobre te konserwy wybrałeś, jak na razie. Takie mam wrażenie. Patrz, już się zagotowała. Tak to wygląda, mięsko się rozpada. No co mogę powiedzieć? Zajebiste! O skóra! Mówiłem ci, że Krakus to siara, to będzie super ekstra pomysł. No faktycznie, jakbyśmy tą szynkę z Krakusa jedli przez 2 tygodnie, to mogłaby być siara. Pudelka! Już ci się bulgota i to tak solidnie. Jeszcze troszkę. Jeszcze tak troszkę? Tak smakuje, że i zimne. Tak? Ale z mojego doświadczenia offroadowego, jak różne puszki żeśmy żarli, no to te najlepsze, jakie rzeczy jadłem z puszki. Treściwe, nie jakieś kurje, sam sos, jeden pulpet. No, jestem pod miłym wrażeniem. Elegancki boczuś, powiem szczerze. Jeszcze ci nie doszedł? Ale patrz, tu samo jest kurja, samo mięso. Tak naprawdę aż kłopot jest, to trzeba do wody dolewać, żeby to się zagotowało. I tak powiem ci, kubki, co wymyśliłeś, całkiem spoko. Majonez winiary? Tańszy niż kielecki. Drogo się cenią. Drogo się cenią, bo jest dobre, a nie jakieś pastewne gówno. I Paweł ma keto bułki, jakie one są ciężkie. Z czego one są zrobione? Mozzarella i mascarpone. Mozzarella i mascarpone? No to jutro se skosztuje. No, już żeśmy zajechali do tak zwanego Sztokholmu. O, jaki tutaj gangsta, kurnia, motocyklista. Gangsta Webasto. Jedziemy najpierw się zaokrętować w hotelu, a potem dopiero będziemy zwiedzać. Temperatura 21, nieprawdopodobne. Tu jest problem z tymi, z jeleniami, kurwa, i łosiami. To się topi, nie? Topi się je światłem, tak. Bo tutaj mamy hotel na 2 doby wzięty. Od 7 do 20 tylko wjazd jest. Montag, sondag, 30 minuten.
i coś tam. A nie wiem, czy tu tak, jakbyśmy mogli tutaj tak se stać, to też by było całkiem git. Tu musisz przerobić swój samochód na burgera. Taki mam plan. I masz uśmiechnięty akumulator? Czyli sobie naładujemy bateryjkę. Plus wyczyścimy obuw i weźmiemy parasolkę. Może być zakaz wjazdu samochodów, jak tam jest parking. Czy to bez sensu w ogóle? Mam kłopoty na razie z językiem jeszcze. Dopiero jesteśmy pierwsze 8 godzin. 429 żeśmy wylosowali. I nie w piwnicy, tak jak tamten Szwajcar zapisał. Proszę, panie kierowniku. O kurnie, jakie łóżko. Można się przytulać. Widok na ulicę. Elegancko. Toaleta. Elegancka. W miarę. A, trzeba kartę włożyć, bo się nie... Takie mamy, taką mamy miejscówkę. Scandic Anglais. Nie wiem, jak to przeczytać. I też się okazuje, że Tomek nam pomógł ogarnąć prom z rabatem, a tutaj kurnia Paweł, też widz, mówi: słuchajcie, jak potrzebujecie, to wam ogarnę w hotelu ze zniżką, żeby było. No i dobrze, i mam nadzieję, że miejscówka dobra. Rozbiliśmy się tu na dziś i jutro. Zaraz zobaczymy, co tutaj jest w okolicy dostępnego, gdzie jest stacja metra i będziemy jeździć metrem całą noc. Tutaj fajne ten, wystrój windy zrobili. Memory. Ale gdzie są dwie takie same? W ogóle, kurnia, ten mały jest po angielsku takich informacji. Zauważyłeś? W Sztokholmie bym się spodziewał, że będę. Chociaż tu. Proszę chodzić. No, kaweczka tutaj gdzieś rano mówiła, że te śniadanie nam dają za winklem. O, masz wersję do logowania się. Wyjść na zewnątrz, będziesz godzinę odpracować. I tam jest szansa, żebyśmy te reparacje za potop szwedzki uzyskali? Tak, mamy spotkanie z premierem. 18. Tak wygląda baza rowerowa szwedzka. Widać, że jeszcze nie poszli w elektryki. I jeśli chodzi o ilość elektrycznych samochodów, to na pewno większa niż u nas, bezwzględnie. Ale nie wiem, może w Norwegii jest to bardziej popularne, ale w Szwecji to szczerze, no, tak mnie nie rzuciło na kolana, że same elektryki. Zresztą jak widzicie, jak coś tam nagrywam, no to nastawiłem się, że wszyscy jeżdżą elektrykami i się grubo rozczarowałem. Tutaj nowość, że normalnie hulajnogami to jest normalny uczestnik drogi. Nie tyle, że droga rowerowa, tylko normalnie. I tutaj z drugiej strony, akurat jak pan elegancko stanął tym, to jest taki grzybek. To jest najbardziej sławny grzybek. Jak sobie zainstalujecie Tindera w Sztokholmie i ktoś z drugiej strony powie, że umówmy się pod grzybkiem, to właśnie będzie tu. Sprawdzam dla was 7-Eleven. Po 15 za energetyki średnio. Woda mineralna ta droga. A w butelkach, bo tu oni z kranu każą sobie. No, 12 zł, 10 zł za pół litra. No to na tym promie nas tak bardzo nie złoili za tą wodę, jak ona po prostu tyle tu kosztuje. Duża, 15 zeta. I zalecają w Szwecji, żeby lać z kranu, bo jest lepsza i nie używa się plastiku i trzeba tutaj mieć swoją butelkę, tak więc uprzedzam. Ale i patrz, żelki. No zaraz zwariuję. Co tu jest z tymi żelkami granego? Chyba, żeby się wtopić w tłum, to musimy sobie kupić takie żelki. A, i patrz, tu jest to ładowanie akumulatorów do tych skuterów. Keto żelki z boczku. Keto żelki z boczku nie ma, ale są za to keto baterie litowo-jonowe, jakbyś potrzebował. Szwedzi. Tu jest chyba opcja download app, scan QR code, charge your device i return power button. Widzisz, jak panie wymyślili? Jak nie masz energii, to się aplikacją logujesz, odpinasz sobie powerbank, ładujesz sobie telefon, a potem w innym takim stojaku oddajesz. A tu są prawdopodobnie te baterie do skuterów elektrycznych. Trzeba się lepiej przyjrzeć. I cała masa żelków. Ja się zastanawiam tak jeszcze głośno i może ktoś mi odpowie, bo ja w Skandynawii jestem dopiero 9 godzinę i nie zbadałem tego. Czy na przykład Szwedzi, Norwegowie, Finowie to animozje jakieś do ciebie czują, czy raczej tak są na okej? Czy jak się pomyli na przykład Szweda z Norwegiem, bo nie rozpoznasz tego gęgania,
i powiesz do niego, że ty jesteś Szwedem, to jest takie obraźliwe, jak powiesz, że a ty z Rosji przyjechałeś do Polaka, czy tutaj się nikt nie obraża? I wszyscy żyją w takiej jak gdyby komitywie. To jest dla mnie zagadką. Może ktoś odpowie w komentarzu, proszę. Wyglądają fotoradary. Trudno je dostrzec na elewacji budynku. I zawsze na początku września zjeżdżają się handlarze grzybów z całej Szwecji. I właśnie są. Hello? O, tylko szwedzkie.